Witam serdecznie, tu Adam Jurkiewicz. Teraz w tym samouczku chciałbym pokazać Wam wszystkim, w jaki sposób można zaprogramować Arduino, aby zechciało współpracować ze Scratchem, ze specjalną wersją Scratcha dla Arduino. Cóż potrzebujemy? Oczywiście Arduino podłączone do portu USB. Podłączam w tej chwili na zewnątrz, no niestety nie widać tego na ekranie komputera. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że to zrobiłem. I cóż, mamy nasze programowanie i mamy Scratcha dla Arduino. To jest specjalna, zmodyfikowana wersja Scratcha właśnie dla Arduino. On tutaj pokazuje, że wyszukuje płytki, którą nie znajdzie, ponieważ nie potrafi z nią rozmawiać i płytka nie potrafi rozmawiać z komputerem. Otóż co musimy zrobić, aby to zechciało nam działać? Już pokazuję. Potrzebujemy program, który nazywa się Arduino IDE. Jest oczywiście do pobrania ze strony Arduino i służy do programowania samego Arduino. Potrzebujemy tutaj specyficzny plik. Ja go tutaj zaraz wyszukam. Jest w moim katalogu domowym. I ten specyficzny plik Arduino Firmware. S4A firmware w mojej wersji 15. Myślę, że spokojnie powinno to działać. Będzie na mojej stronie internetowej do pobrania. Ładujemy go. Otrzymujemy taki piękny wygląd programu napisanego w języku podobnym do języka C. I cóż musimy zrobić? Musimy po prostu wykonać upload. W tej chwili Arduino Uno jest u mnie na dev ttyacm0, więc ja po prostu wykonam upload, on skompiluje to, wykona uploading, wykona done, czyli wykonałem i w tej chwili moje Arduino już będzie potrafiło rozmawiać ze Scratchem. Mogę pokazać, że w Scratchu dla Arduino on znajdzie tą płytkę. I to się objawia w ten sposób, że pokazuje tutaj różne wartości w portach analogowych. Dziękuję serdecznie. To wszystko. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i wasze Arduino będzie wam wspaniale pracować i będziecie mogli robić ciekawe rzeczy właśnie z wykorzystaniem Scratcha dla Arduino. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.